Hello children, nice to see you again. Welcome to my channel. Okay. Witam was bardzo serdecznie. Jeszcze raz, teraz już po polsku. Dzisiaj mamy specjalny odcinek, specjalnie ekstra dla was, żeby wam podziękować za pracę. Wiem, że pracujecie, widzę to w komentarzach, widzę to po zeskanowanych pracach z zeszytu, które mi przysyłacie. Bardzo się z tego cieszę, tak? Także, a dzisiaj dodatkowe informacje. Uwzględniam wszystkie uwagi, które tam rodzice wypisują na moich filmach, czy jako komentarze do moich filmów, tak? I prośba jest o to, żebym wytłumaczył jednak więcej po polsku, tak? To, co mamy, plus jeszcze wyjaśnienia po prostu w języku polskim. Tak też będzie, proszę bardzo, będzie wam łatwiej, tak? A dzisiaj w temacie języki świata. Chciałbym, żebyście trochę więcej poznali też o tych językach, którymi w ogóle ludzie się na świecie posługują, tak? Bo to nie tylko polski, nie tylko angielski. Na pewno jeszcze jesteście w stanie podać mi co najmniej kilka innych języków, tak? No a quiz, który dzisiaj dla was przygotowałem, jedno pytanie tylko dotyczy ilości tych języków. Ile mamy języków na całym świecie? Podaję trzy możliwe odpowiedzi. Pierwsze, A, 70 języków, B, 700 języków na świecie i C, około 7000 języków. Pomyślcie, odpowiedź będę podawał na koniec filmu, tak? 70, 700 czy 7000 języków, tak? Ile mamy ich na świecie? Też o alfabecie sobie powiemy, skąd pochodzi w ogóle to słowo alfabet, na pewno się zdziwicie. No i czy mamy jeden alfabet, czy mamy też różne literki w różnych językach, o tym będzie. Oraz, no troszeczkę angielskiego, chciałbym, żebyście jednak tutaj się nauczyli. Dwa takie pytania, ok? Where are you from? Where are you from? Me and you, we are from Poland. Jesteśmy stąd. Where, skąd, gdzie? Where are you from? Skąd pochodzimy? Skąd jesteśmy? Tak? Jesteśmy z Polski. We are from Poland. Ok? I drugie podobne pytanie. Where do you live? Where do you live? I live here in Wejherowo. Ok? I live in Wejherowo. And you? Where do you live? And you say, I live in Rumia. Ok? Easy. Tak? Czyli mamy where do you live, gdzie mieszkasz, tak się tworzy pytania, przez taki czasownik do, where do you live, I live in Rumia, I live in Wejherowo, ok? Także to jest ten element tylko dzisiaj z angielskiego, sobie ćwiczycie w domu, z mamą, z tatą, z bratem, z siostrą, tak? Takie pytania, where do you live, I live here in Wejherowo, ok? Dobra, no i o tym alfabecie troszkę wam opowiem. To jest ciekawe, bo w ogóle tutaj mamy tak 23 różne systemy zapisywania tego, co my mówimy. Aż 23 systemy, zobaczcie. Podstawowy taki system to pochodzi z języka greckiego. Zobaczcie, pierwsza literka alfa, druga literka beta, gamma, delta. I potem dalej, jeszcze takie trudne, tak? Ale zobaczcie, te dwie pierwsze literki warto znać, bo alfa, bet. Alfa, od pierwszej literki z greckiego, beta, alfabet. To słowo alfabet pochodzi od tego, no nie najstarszego, ale jednego z najstarszych sposobów zapisywania naszych słów. Alfa i beta, tak? Alfabet, ok? Teraz tak. Potem język łaciński, tak? On jest tak zwanym martwym językiem, już nikt nie mówi po łacinie, tak? Ale z niego się wzięły nasze literki języka polskiego, tak? Jak A, B, C, ale też to dalej się rozwijało i mamy O, mamy Ć, mamy Ni i inne takie zmodyfikowane literki łacińskie. No i angielskie, proste są. Mamy tylko 26 literek w języku angielskim, w polskim 32, w angielskim 26. A, B, C, D, E, F, G,
i tak dalej, będzie w klasie trzeciej. Mamy w trzeciej klasie taką piosenkę o alfabecie. To się wam przypomni, tak? Jak ktoś jeszcze nie miał. Dobra, i potem mamy cyrylicę w języku rosyjskim, jeszcze inne literki, tak? W języku gruzińskim, to w ogóle jest ciekawe, bo całkiem blisko nas, Gruzja, można samolotem polecieć sobie na wakacje, tak? Też ciekawe, ja w zeszłym roku zacząłem się uczyć tego alfabetu, słów gruzińskich, w ogóle ciekawa sprawa, bo nie wiedziałem, że to jest język tak zbliżony do języka arabskiego. Arabski język chyba piąty w kolejności co do używania, tak? Na czwartym miejscu mamy język azjatycki, Hindi, tak? Hindi, język z Indii oraz z Pakistanu. Na trzecim miejscu mamy hiszpański. Na drugim miejscu mamy angielski, którego się uczymy w szkole i czasami w domu. A na pierwszym miejscu, jaki jest najbardziej używany język na świecie, którego używamy najczęściej? Co szósty człowiek zna angielski, prawie co szósty, siódmy zna angielski tylko. A co szósty człowiek zna ten najpospolitszy język i jest to język azjatycki, z Azji, język mandaryński. Mandaryński. Gdzie tam mówią po mandaryńsku? Język mandaryński, to inaczej można w uproszczeniu powiedzieć, to jest język chiński. Tak? Chiński język to jest taka nazwa sztuczna trochę, bo to w Chinach wprowadzono taki uproszczony język mandaryński, żeby po prostu wszyscy mieli wspólny, bo ten język mandaryński ma wiele odmian, także też mieszkańcy, tacy rodowici mieszkańcy Chin nie są w stanie się nawet dogadać, mimo że ten sam język, tak jak powiedzmy Kaszubi i Górale, albo gdzieś tam Ślązacy, no czasami trudno nam się dogadać, tak? No ale próbujemy, tak? Okej. Co tu jeszcze? No powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze nasz, słuchajcie, quiz o liczbie języków. Ile tych języków mamy na całym świecie? Kto stawiał na 7 tysięcy? Mówi się około 7 tysięcy języków. Aż tyle na świecie, więc ciężko się dogadać. Nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Na pewno nie tysiące języków, ani nawet kilkudziesięciu, chyba też nie. Jeden, dwa języki, tak? Potem gdzieś w starszych klasach jeszcze trzeci język będzie. Niektórzy kaszubski mają, kaszubski to w sumie jest też już oddzielny język, tak? To nie jest tylko sobie taka odmiana, to jest oddzielny język, także mamy ich kilka. Także no, jest ich razem 7 tysięcy. Warto znać 1, 2, 3, żeby się dogadywać z ludźmi, tak? Można po chińsku, ale to gdzieś pewnie w tych krajach właśnie azjatyckich. Można po hiszpańsku, jak gdzieś pojedziemy do Meksyku czy do Ameryki Południowej, tam to jest właśnie pospolity język. No i angielski, on trochę tylko ustępuje językowi mandaryńskiemu, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, tak? Wy jesteście już też użytkownikami języka angielskiego, bo się uczymy, tak? Ok, no i ostatnia zagadka. Ten tutaj dziwny przyrząd pochodzenia naturalnego, to jest z owocu pewnego drzewa, wykonane takie tutaj naczynie. Możecie w komentarzach napisać, podyskutować sobie w domu, co to za naczynie, do czego służy, ewentualnie z jakiego kraju może pochodzić, tak? Podpowiem, że tam jest bardzo wiele różnych języków, też mieszkańcy nie mogą się za dobrze dogadać między sobą, tyle jest języków, mają ciemną skórę, tak? Dosyć biedny kraj, tak naprawdę, tak? Okej, okay. That's all. So, see you next time. Bye.